Do udziału w tej imprezie zgłosiło się 5 szkół podstawowych i 2 gimnazja oraz jedna placówka opiekuńczo-wychowawcza. Podczas niezwykle barwnej imprezy dzieci miały okazję zaprezentować swoje talenty plastyczne, teatralne, recytatorskie i wokalne. Od lat młodzi wokaliści i tancerze z Lubienia Kujawskiego zdobywają liczne nagrody podczas przeglądów i konkursów organizowanych nie tylko w Lubieniu, ale także w innych miejscowościach regionu. Wiele sukcesów mają na swoim koncie zespoły, ale Babki, Ad Libitum, EM2, Demo, Metrum, Czystokrotki oraz utalentowane wokalistki jak Justyna Kaniewska, Anna Łącka, Dominika Pietrzak czy Agata Wesołowska. Przebojem wkraczają na sceny młodzi tancerze z Lubienia Kujawskiego. Kreowaniem i koordynowaniem życia kulturalnego na terenie miasta i gminy Lubień Kujawski prowadzi Ośrodek Kultury, który prowadzony jest przeze mnie ponad 20 lat. Na chwilę obecną oferujemy młodzieży, jak i również dorosłym, wiele zajęć w różnych sekcjach i kołach zainteresowań. Mamy ofertę dla dzieci i młodzieży w sekcjach muzycznych, szkółce gitarowej, zajęcia taneczne, zajęcia plastyczne. W tych dziedzinach nasze dzieci osiągają bardzo wysokie notowania. Jak widać, są to puchary czołowe, właściwie pierwsze, drugie miejsca w ogólnopolskich turniejach tańca, na których 3 do 4 razy w roku dzieci uczestniczą. Również zajęcia i festiwale, w których uczestniczą muzycznych. W dniu wczorajszym Julia Dąbrowska otrzymała pierwszą nagrodę na Międzywojewódzkim Festiwalu Piosenki w Radziejowie. Również liczna grupa solistów, jak i zespołów zdobyła na bodajże 15 już Festiwalu Piosenki Harcerskiej w Choceniu pierwsze, drugie i trzecie lokaty.